utracony człowiek. Który urodził się w Sycylii, ale mieszkał w Czarnoleszu. Warto tak jest pojechać właśnie z Lublina przez Most w Kamieniu na zachód do Solca i zaraz jest Sycylia, gdzie się urodził właśnie Jan Kochanowski i są pamiątki, gmina tam dba o to miejsce dawnego dworu rodziców Jana Kochanowskiego, a później robi się Zwoleń, później się robi Czarnolas, no nie? Ale dlaczego akurat Jana Kochanowskiego tutaj właśnie odznaczamy? I zresztą proszę spójrzcie Państwo na kamienicę, wrócimy sceny, gdzie przebywał w Krakowie oczywiście, był sekretarzem też królewskim, króla Zygmunta Augusta, ale przebywał w Padwie, w Królewcu, oczywiście był w Paryżu, ale tu pod spodem widzimy ten Lublin, Czarnolas, właśnie Warszawa. Więc to był człowiek światły. On i współpracował z Niebleyami. Był również, otrzymał tytuł szlachecki wojskiego sandomierskiego. Tytuł wojskiego to kojarzyłem przede wszystkim z pana Tadeusza. Wojski to była taka odpowiedzialna funkcja, która na wypadek wojny ten wojski miał zabezpieczać rodziny tej szlachty, która poszła na wojnę. Dlatego wojsko. To pamiętajcie Państwo. Więc Jan Kochanowski przyjeżdża tu właśnie, to co Pani już wspomniała, związane ze śmiercią. Przyjeżdża tutaj w sierpniu 1584 roku do Lublina, bo tu jest król, Stefan Batory. Król i cała komisja królewska. Jan Kochanowski staje 22 sierpnia 1584 roku przed królem, tu w Trybunale Koronnym i domaga się o zadośćuczynienie po śmierci swojego szwagra Podlodowskiego, który był posłem do Turcji. I tam w niewyjaśnionych okolicznościach został zamordowany. Podczas tej mowy przed królem, przed tą komisją, tak się mocno zdenerwował, że dostał ataku serca, osłabł i został przeniesiony właśnie do tej kamienicy, z tym, że one jeszcze były oddzielnie, tak? Albo pod pierwszą, albo drugą tam miał stację i tam zmarł. Tam zmarł, proszę Państwa, i na samym początku został pochowany w kryptach kościoła Twardego, tego rozebranego. Bo dopiero w zimie żona miała go przewieźć właśnie do Zwolenia. I też tam kilkakrotnie były jego szczątki przenoszone w samym Zwoleniu, ale ostatecznie jest możliwość wejścia do krypty Kochanowskiego. Także pamiętajmy o tym wielkim człowieku, że jego twórczość też wspaniała, bo przecież pisał te treny, pisał te fraszki, ale pisał też powrót posłów greckich, prawda? To związane akurat ze ślubem kanclerza Jana Zamoyskiego.